Do pożaru samochodu osobowego doszło również przedwczoraj, 24 sierpnia, w miejscowości Jastków w gminie Ćmielów. Około godziny 8:30 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze auta. Do zdarzenia natychmiast zadysponowano 4 zastępy, w sumie 15 ratowników. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar całkowity samochodu marki Volkswagen Passat. Na miejscu obecny był właściciel pojazdu, który podjął nieudaną próbę ugaszenia ognia przy pomocy własnej gaśnicy przed przybyciem zastępów straży. Działania funkcjonariuszy polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu instalacji gazowej oraz ugaszeniu pojazdu przy pomocy prądu piany ciężkiej. Zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Jastkowa i Ćmielowa przy pomocy prądów wody oraz tłumic ugasiły pożar ścierniska wzdłuż drogi. Na tym działania zakończono. Akcja trwała ponad godzinę.